9 października wspominamy świętego Jana Lenardi, prezbitera. Jan urodził się w Toskanii w 1541 roku. Od dzieciństwa szukał samotności i oddawał się modlitwie i medytacjom. Początkowo zajmował się farmacją, ale po 10 latach nauki porzucił to zajęcie, by w 1572 roku zostać kapłanem. Podjął się dzieła głoszenia Chrystusa dzieciom. Zebrał wokół siebie grupę świeckich, wraz z którymi pracował w szpitalach i więzieniach. W 1574 roku założył kongregację kleryków Matki Bożej i nadał jej regułę. Została ona zatwierdzona przez papieża Klemensa VIII w 1595 roku. Spotkała się ona z wieloma przeciwnikami, którzy oskarżali Jana o to, że założenie tej kongregacji wynikało z osobistych ambicji. Leonardiego wydalono z jego miasta. Praktycznie do końca życia już do niego nie powrócił. Początkowo powziął zamiar poświęcenia się misjom zagranicznym. Kiedy jednak święty Filip Nereusz oznajmił, że jego zgromadzenie opatrzności przeznaczył dla Włoch, porzucił pierwotną myśl i postanowił wychowywać przyszłych misjonarzy w kraju. Wspólnie ze świątobliwym biskupem Vives zgromadził kapłanów, którzy zajęli się kształceniem kandydatów na misjonarzy. Był to zalążek Instytutu Propagandy Wiary. Jan zmarł w Rzymie w 1609 roku na grypę, którą zaraził się, niosąc pomoc cierpiącym z powodu wielkiej epidemii. Kanonizował go Pius XI 17 kwietnia 1938 roku razem ze świętym Andrzejem Bobolą. Jest patronem kucharzy i farmaceutów. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty powołałeś świętego Jana do ogłoszenia ludziom Ewangelii. Spraw za jego wstawiennictwem, aby prawdziwa wiara zawsze i wszędzie się rozszerzała. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.